Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z taką zabawą, która nazywa się Pokaż mi książkę, która. Jeżeli oglądacie BookTube'a regularnie, to myślę, że wiecie, o czym mówię, ponieważ jest to ostatnio bardzo popularne i bardzo dużo osób to nagrywa. Wydaje mi się, że wymyśliła to Anita z Book Reviews by Anita, ale nie jestem tego pewna, bo nie interesuję się tym od samego początku, tylko dopiero od jakiegoś czasu. I też dosyć dawno temu już dałam Wam właśnie pudełeczko na Instagramie, gdzie mogliście mi pisać te kategorie, do których teraz będę dopasowywać różne książki z mojej biblioteczki. Aha, jeżeli ktoś nie wie, co to jest za zabawa, to polega ona na tym, że na przykład na Instagramie ktoś mi napisał: pokaż mi książkę, która ma niebieską okładkę. I ja pokazuję Wam z mojej biblioteczki książkę, która ma niebieską okładkę. I są po prostu takie różne kategorie, które Wy wymyślaliście. Dlatego są takie pustki na mojej biblioteczce, chociaż może aż tak tego nie widać. Ale tak, bardzo dużo książek teraz mam tutaj i zaraz będę Wam je wszystkie pokazywać. Książka, która jest cała biała. I tutaj mam dwie książki, ponieważ pomyślałam, że pokażę Wam dwie, a nie jedną. Pierwsza to Stephena Kinga, a druga to rok 1984 George'a Orwella. Żadnej z tych książek nie czytałam. Tą zaczęłam. Przyznam Wam, ale wiem, że to jest bardzo dobra książka i wierzę w to i wiem, przypuszczam, że mi się spodoba. Ale ostatnio mam trochę zastój czytelniczy i nie mam ochoty czytać i gdy po nią sięgnęłam, to nie miałam do końca aż takiej ochoty, żeby ją czytać, więc pomyślałam, że ją odłożę i nie będę się zmuszać i sięgnę po nią po prostu, gdy będę miała na nią ochotę. Ma najwięcej słów w tytule. Umówmy się, nie chciało mi się liczyć wszystkich książek, które mają jakiś dłuższy tytuł, więc przypuszczam, że jest to Harry Potter, którego widzicie tu na górze i tutaj na górze. Przypuszczam, że któraś z tych części będzie miała najwięcej słów w tytule. Ma najmniejszą liczbę stron i u mnie wydaje mi się, że jest to Kamizelka Bolesława Prusa. Myślę, że każdy dobrze zna tą nowelę. Ma ona 17 stron, więc tak, chyba nic cieńszego u siebie nie mam. Sprawiła, że się śmiałaś i ja tutaj mogę pokazać na przykład Nienauczalnych. Książkę dla młodszego czytelnika, przy której ja naprawdę świetnie się bawiłam i polecam ją naprawdę każdemu, bo myślę, że każdy znajdzie w niej coś fajnego, coś wartościowego i też śmiesznego. Jest z wątkiem feministycznym. Ja tutaj mam książkę Louise O'Neill pod taflą, czyli retelling Małej Syrenki, tylko troszkę bardziej mroczny. I z tą książką jest tak, że niektórzy widzą tu dużo feminizmu, a niektórzy go w ogóle nie widzą. Ja należę do tych osób, które jednak ten feminizm tutaj widzą. I pamiętajcie, że to nie są jedyne książki na przykład z wątkiem feministycznym. Ja po prostu wybrałam przykładową książkę lub książki, które chcę Wam akurat w tym filmie pokazać, ale wiadomo, że na mojej biblioteczce jest ich o wiele więcej. Okazała się być wielkim rozczarowaniem. Daję Wam tutaj 5 sekund albo 10, żebyście zgadli, co to jest za książka. Ja chyba tutaj nie muszę nic mówić, bo już tyle razy mówiłam o tych książkach, ale tak, musiałam ją tutaj dać, czyli Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie Justyny Kopińskiej. Pozytywnie Cię zaskoczyłam. Mnie pozytywnie zaskoczył pan Andrzej Sapkowski, czyli Wiedźmin Ostatnie Życzenie. Ja nie przypuszczałam, że kiedykolwiek sięgnę po te książki, ale sięgnęłam i naprawdę bardzo mi się podobało. Sięgnę po następne książki tego autora. Jeszcze nie wiem kiedy, bo powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podobała ta książka, ale jakoś tak ostatnio nie ciągnie mnie do Wiedźmina, ale na pewno w końcu całą sagę przeczytam. Rozwaliła Ci mózg. To określenie idealnie pasuje do mrocznej materii. Ja jeszcze szukałam określenia, które tak naprawdę opisze to, co ja czuję w stosunku do tej książki i tutaj ktoś to świetnie określił, czyli rozwaliła mi mózg. Ja nie wiem, co ta książka ze mną zrobiła. Jeżeli chcecie się dowiedzieć troszkę więcej o moich odczuciach, jeżeli chodzi o lekturę właśnie mrocznej materii, to zapraszam Was na vloga z 24-godzinnego maratonu czytelniczego. Tam o niej więcej mówiłam, ale tak, czytałam i bardzo polecam. Złamała Ci serce. Mogłam dać tu dużo książek, które przeczytałam, które były naprawdę smutne i złamały mi serce, ale pomyślałam, że pokażę Wam książkę, która była chyba pierwszą książką, nad którą płakałam, i była to książka Looking for Alaska, czyli Szukając Alaski Johna Greena, którą czytałam, gdy byłam młodsza. Czytałam ją chyba dwa razy i pamiętam, że za każdym razem płakałam. Mam do niej jakiś taki sentyment i pamiętam, że moje serce troszkę złamała. Jest po angielsku i ma prostszy język. I tutaj pokażę Wam coś bardzo popularnego, ale naprawdę to ma chyba najprostszy język ze wszystkich książek z mojej biblioteczki. Widzicie to chyba w co drugim moim filmie, jak nie częściej. Ponieważ jest to moja ogromna miłość, Heartstopper to jest naprawdę coś, co sprawia, że ja się cały czas uśmiecham.
Więc tak, ale naprawdę, jeżeli chcecie spróbować czegoś po angielsku, nie wiecie, czy dacie radę, to myślę, że od tego warto zacząć, ponieważ nie ma tu tak dużo tekstu, wygląda tak książka w środku. I naprawdę bardzo, bardzo, bardzo prosty angielski. Coś bardziej ambitnego, ale też z prostym językiem, to książka Girl Made of Stars, czyli historia dziewczyny, której brat zostaje oskarżony o gwałt przez jej najlepszą przyjaciółkę. Mało się o tej książce słyszy, ale uważam, że zasługuje na więcej uwagi. Książka, która ma niebieską okładkę i ja wam tu pokażę proces Franza Kafki w tym przepięknym wydaniu z wydawnictwa MG. I ja wiem, jakie są opinie o tych wydaniach klasyków z wydawnictwa MG, ale tą chciałam wam tu pokazać, bo uważam, że jest przepiękna i też proces to jest jedna z moich ulubionych lektur. Jest najlepszym przeczytanym przez ciebie reportażem i oczywiście u mnie jest to Misula, tu ją możecie zobaczyć, ponieważ mój tata ją teraz czyta, więc nie mam jej aktualnie na półkach. Prześwietny reportaż opowiadający o gwałtach w miasteczku uniwersyteckim w Misuli. Ma według ciebie najpiękniejszą okładkę. I ja wam tu pokażę 5 książek, które uważam, że są przepiękne i żadnej nie mogłam pominąć. Oczywiście jest ich jeszcze więcej, ale te są takie, które chyba najbardziej mi się podobają. Wiadomo, że kamera nie odda tego, jak piękne są, ale mam nadzieję, że uwierzycie mi na słowo. I pierwsza książka to Była sobie rzeka. Jest po prostu przepiękna. Pod obwolutą. Wygląda tak. Następna książka to The Deathless Girls. Też przepiękna. Czy wy to widzicie? Następna książka to Kirkę. Kirkę niestety w miękkiej oprawie, ale była za 18 zł w świecie książki wtedy, więc pomyślałam, że wezmę, bo nie planowałam kupować tej książki, ale uważam, że też okładka jest przepiękna. I dwie ostatnie to oczywiście The Binding. Pod obwolutą to jest coś przepięknego. I ostatnia, którą też możemy zaliczyć, pamiętam, że tam była kategoria, najdroższa książka z twojej biblioteczki i jest to The Starless Sea. Wiem, że ta książka, gdy ja ją kupowałam, chodziła po 90 parę złotych, tak mi się wydaje. Ja akurat kupiłam ją na promocji za jakieś 50, więc no żal było nie brać. Ona jest ogólnie duża i jest też przepięknie wydana. I pod obwolutą, czy jest? Nie, nic nie ma niestety, szkoda. Ale tak, ta obwoluta jest po prostu przecudowna. Zuzia pyta o książkę, która kojarzy mi się z nią. Więc tutaj mogłabym też dać Mroczną materię właśnie, którą czytałam z Zuzi polecenia. Ale mam inną książkę, którą przypuszczam, że Zuzia się jej nawet nie spodziewa. I mowa tutaj o książce Człowiek o 24 twarzach. I ja wiem, że Zuzia chyba też ją czytała, ale nie dlatego mi się z nią kojarzy. Kojarzy mi się z nią dlatego, że ja czytałam tę książkę, gdy się z Zuzią poznałam i zaczęłam z nią rozmawiać, dlatego mi się z nią bardzo kojarzy, jakoś tak, nie wiem, gdy patrzę na tą książkę, to kojarzę te momenty właśnie. Więc tak, Człowiek o 24 twarzach i Mroczna materia. Książka, która pojechałaby ze mną na koniec świata. Jest to oczywiście Harry Potter, myślę, że nie jest to żadne zaskoczenie. I myślę, że wybrałabym albo pierwszą część, gdybym musiała wybrać jedną, a nie mogłabym wziąć 7, to wzięłabym albo Kamień Filozoficzny, albo Czary Ognia. Albo też Komnatę Tajemnic, bo to są trzy moje ulubione części, ale uznajmy, że wzięłabym po prostu wszystkie 7 jako jedną serię. Jest najbardziej kolorowa i nie wiem dokładnie, jak mogę to interpretować, bo mam dużo okładek, które mają więcej kolorów niż ta, którą wam teraz pokażę, ale ta wydaje mi się najbardziej taka radosna w tych kolorach i po prostu taka kolorowa. Jak na nią patrzę, to widzę słowo kolorowa. Wybrałam tą, chociaż na pewno jest jakaś inna książka, która ma jeszcze więcej kolorów na okładce. A to jest książka With the Fire on High Elizabeth Acevedo, którą czytałam i naprawdę uwielbiam. Teraz książka, która ma liczbę na okładce i ja tutaj mam Metro 2033. To jest książka mojego chłopaka akurat, ale mam ją u siebie, bo chcę ją przeczytać i on też chce, żebym ją przeczytała. Nie wiem, kiedy to się stanie. Na pewno kiedyś, w przyszłości. Ale tak, nie czytałam jeszcze. Będę czytać. Teraz książka, która ma jednokolorową okładkę i ja tutaj wybrałam 100 lat samotności Markeza chyba. Mam nadzieję. I jeszcze w ogóle ma tego ślicznego motylka, więc doceńmy, jak ładnie wygląda. Ja ogólnie nie lubię
takiego zielonego, ale na tej okładce naprawdę bardzo ładnie prezentuje się to połączenie kolorystyczne, ale dobra, to nie o tym tutaj, nieważne. Jest napisana po angielsku i wiecie, że ja mam dużo książek napisanych po angielsku, dlatego wybrałam tą, która pojawiła się u mnie ostatnio, czyli As Many Nows As I Can Get, której jeszcze nie przeczytałam, ale już nie mogę się jej doczekać, szczególnie, że nic o niej nie wiem. Książka, która wyciska z człowieka łzy. Ostatnio przeczytałam w końcu coś, co leżało u mnie bardzo długo. Jeżeli słyszycie takie dziwne stukanie, to deszcz zaczął padać, więc mam nadzieję, że nie będzie wam to aż tak bardzo przeszkadzać. Ale tak, Fale. Fale, czyli powieść graficzna, która u mnie leżała strasznie długo i w końcu ją przeczytałam. I bardzo się z tego cieszę, ale też złamała mi troszkę serduszko, ale nie w taki brutalny sposób, ponieważ w tym całym smutku było coś i tak radosnego, ale nie będę wam o niej dużo mówić. Ja o niej nic nie wiedziałam praktycznie. Wiedziałam po prostu, że jest o surferze, czyli to, co mamy w opisie, czyli książka o surferze, który podzielał swoją miłość do surfingu ze swoją dziewczyną, która była śmiertelnie chora. Więc tak, tyle wystarczy wam wiedzieć. Książka naprawdę przepiękna i ryczałam na niej jak bubr. Książkę, którą pokochałaś całym sercem i chyba wiecie, jakie są dwie moje najukochańsze książki w życiu, czyli Wielka Samotność i Daisy Jones and the Six. To są książki, które naprawdę pokochałam całym sercem i nigdy nie odkocham. Tak. Książka, która jest o relacji męsko-męskiej i ja tutaj wybrałam Red, White and Royal Blue, książka, która jest przewspaniała. Tutaj mam akurat po angielsku, ale wiem, że ona wychodzi za niedługo w Polsce, chyba nawet w czerwcu, więc jeżeli nie chcecie czytać po angielsku, to sięgnijcie chociaż po polskie wydanie, którego nie czytałam, więc nie wiem, jak jest przetłumaczone, ale naprawdę oryginał jest cudowny. Książka, która stoi na półce najdłużej nieprzeczytana. Wydaje mi się, że jest to książka Wszystkie jasne miejsca i nie jestem pewna, ponieważ w międzyczasie też kupowałam różne inne książki, ale patrząc na to, jak ta wygląda, wygląda ona dosyć starą, a jest nieprzeczytana, więc myślę, że to może być ta. Książka, którą pokochałam już od pierwszych stron i tutaj mam Małe Kobietki. Wiecie, że ja uwielbiam Małe Kobietki. Zakochałam się w tym, jak jest napisana ta książka, jakie ma bohaterki, jakie są relacje między tymi bohaterkami i po prostu wszystko tu jest cudowne. Książka, która jest różowa i ja tutaj mam The Black Flamingo. Prześliczna okładka, format też jest przeuroczy. Czytałam, podobała mi się, nie było aż tak dobrze, jak myślałam, że będzie, ale myślę, że jest też po części warta uwagi. Książka, która sprawiła, że miałam kaca książkowego i oczywiście ja tutaj musiałam dać No Big Deal, to jest książka, po której ja chyba miałam największego kaca książkowego. Jest to wtedy, gdy ją czytałam, była to dla mnie jedna z najlepszych książek mojego życia. Teraz nie wiem, jakby było, gdybym ją przeczytała, zrobiła reread, boję się trochę tego, bo boję się, że zmieni się moje zdanie o niej troszkę i inaczej na to wszystko spojrzę, ale tak, po pierwszym przeczytaniu byłam zachwycona i nie mogłam przestać o niej myśleć. Książka, która doprowadziła mnie do łez. Małe Życie, czyli Wielka Księga, grubas, ogromny, bardzo specyficzna mi się wydaje ta książka jest, ponieważ tak naprawdę nie ma w niej nic tak wciągającego, ale gdy się czyta, to coś takiego się dzieje z człowiekiem, że nie może się od niej oderwać. Wiem, że dużo osób tak miało, wiem, że wiele osób ją bardzo przeżywało, ale też były te osoby, które ją bardzo nie lubią i nie widzą w ogóle w tej książce sensu. Ja należę do tych osób, które ją może nie pokochały, ale bardzo doceniły i też doprowadziła mnie do łez. Książka, która ma bardzo ciekawy wątek romantyczny i powiem wam, że długo zastanawiałam się, co tu dać. Ale pomyślałam, że pokażę wam tutaj Syrenę i panią Hancock, ponieważ ten wątek w tej książce romantyczny nie jest taki oczywisty i przez to jest bardzo ciekawy i uważam, że jest bardzo dobrze poprowadzony. Książka, która ma więcej niż 700 stron, Szczygieł, Donny Tart, książka, która też ma przepiękną okładkę w ogóle, bo pod obwolutą ta książka prezentuje się tak, więc uważam, że jest prześliczna też. Ale tak, ta książka ma prawie 900 stron, nie czytałam jeszcze, nie wiem, kiedy to się stało. Patrząc na to, że na razie odłożyłam Tajemną Historię i jej nie czytam, to nie wiem, kiedy zabiorę się za Szczygła. Książka, którą przeczytałam jako pierwszą po angielsku i tutaj już książka, którą wam pokazywałam, czyli Szukając Alaski, Looking for Alaska, to była pierwsza książka, którą przeczytałam właśnie po angielsku. Jest idealna na plażę. Moim zdaniem na plaży są idealne wszystkie książki z wątkiem takim romantycznym, luźne, ale nie też za luźne, jeżeli wiecie, o co mi chodzi, które zahaczają po prostu jakieś poważniejsze tematy, które są wciągające i mają takich bohaterów, z którymi się zżyjemy i nie będzie...
Nie wiem, na czym skończyłam, ale tak, chyba taka książka, od której po prostu nie będziemy mogli się oderwać. I musiałam wam tu pokazać Save Me, musiałam, bo Save Me to jest jedna z najlepszych takich książek tego typu właśnie, które czytałam. Seria naprawdę prześwietna, warta uwagi, romans dla młodzieży, ale dla bardziej starszej młodzieży. Mamy tutaj naprawdę bohaterów, z którymi się zżyjemy, z którymi będziemy przeżywać wszystkie te momenty z tych trzech części serii. I naprawdę, na plażę bym ją wzięła i na pewno wezmę, chociaż nie wiem, czy na plażę jakąś w tym roku się wybiorę. Ale jak będę się opalać na działce na trawie, to będę robić reread właśnie tej serii. Porusza ważny lub kontrowersyjny wątek, Asking for it, Louise O'Neill. Historia, w której ofiara jest obwiniana za gwałt. Uważam, że jest to bardzo ważna tematyka, bardzo ciężka i książka jest warta uwagi. Jest też wydana w Polsce pod tytułem Sama się prosiła, albo Sama się o to prosiła, coś w tym stylu. Przyszła do ciebie jako ostatnia. I słuchajcie, ja, Magda, zaczęłam czytać mangi. Zaczynam swoją przygodę z mangami. I ja ogólnie zawsze byłam bardzo sceptycznie nastawiona do tego typu literatury, ale postanowiłam spróbować, bo myślę, że mangi to może być coś takiego fajnego, taka odskocznia od innych książek, które czytam, coś, co mnie rozluźni. Wiadomo też od tematyki, bo na pewno poruszają też bardzo poważne tematy, które na pewno mnie nie rozluźnią, ale może będę szukać właśnie takich, które będą takie szybkie do przeczytania, jako takie rozluźnienie między na przykład jakimiś cięższymi lekturami. I przeczytam już jedną, która będzie na vlogu. Jak obserwujecie mnie na Instagramie albo Goodreads, wiecie, co to jest. Zaraz też tu się pojawi. Ale tak, to są dwie książki, które ostatnio się u mnie pojawiły, czyli wczoraj. Książka o tematyce wojennej i ja tutaj mam słowika. Chciałam spróbować czegoś od autorki właśnie, która napisała Wielką Samotność. Myślę, że słowik to jest dobra książka. Nie zachwyciła mnie jak Wielka Samotność, ale ogólnie ją polecam i właśnie ta tematyka wojenna jest dużą częścią tej książki. Czy te realia są świetnie oddane? Nie, ale też tego od niej nie wymagałam. Więc tak, jeżeli was takie rzeczy interesują, to polecam. Książka, w której jest nieśmiało skryty bohater. Ja ogólnie nie jestem negatywnie nastawiona do takich bohaterów, choć sama nie jestem nieśmiałą i skrytą osobą, ale to jest ta manga, którą przeczytałam. Orange. Po angielsku wiem, że też jest wydana w Polsce. Nasza główna bohaterka, nie wiem jak się czyta te imiona, pisze się Naho, tak? Mam nadzieję, że dobrze mówię. Naho, tak. Mam nadzieję, że też się tak czyta, więc tak, Naho. Jest taką po prostu kluską, ciepłą, wszystkiego się boi, jak się boi z kimś porozmawiać, to po prostu od tej osoby ucieka, tak. I mnie to po prostu do szału doprowadzało, jak ona chciała z kimś porozmawiać, ale się bała. Chciała komuś powiedzieć, że go lubi, ale się bała, więc nie mówiła, no... Strasznie mnie to denerwowało. Więc tak, tu mamy bardzo nieśmiałą i skrytą bohaterkę. Książka, która jest najniższa i u mnie są takie kieszonkowe wydania Kobena, czyli W głębi lasu i Ostatni szczegół. I teraz już ostatnia kategoria, czyli najgrubsza książka na mojej biblioteczce. Książka z największą ilością stron i jest to Przeminęło z wiatrem. 1100, już wam powiem ile dokładnie, 1135 stron. Grubas ogromny. Nie wiem, kiedy ja to przeczytam, nie wiem, jak ja to przeczytam. Zajmie mi to chyba z rok, ale kiedyś na pewno to zrobię. Mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiliście. Ja nagrywając ten film bawiłam się świetnie, więc chętnie to kiedyś powtórzę. Dajcie mi koniecznie znać, jaka jest najgrubsza książka na waszej biblioteczce. U mnie, tak jak mówiłam, jest to 1136 stron, tak? Nawet nie pamiętam już, co mówiłam, ale wy pewnie będziecie pamiętać. Więc tak, dajcie mi koniecznie znać, czy macie jakąś jeszcze grubszą. A na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!